Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w miejscowości w Krzywiń w firmie AgroEffect. Ja nazywam się Konopka Marcin. Jestem odpowiedzialny za sprzedaż maszyn. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować flagową serię czynników, a mianowicie model 8R, w tym wypadku model 8R 410 o 410-konnej mocy znamionowej i maksymalnej mocy sięgającej aż 458 koni. Prezentowany ciągnik to ciągnik kołowy, ale warto także dodać w tym momencie, że oprócz ciągników z tradycyjnym układem jezdnym mamy także do dyspozycji ciągniki dwugąsienicowe modele RT, a także ciągniki czterogąsienicowe modele 8RX. Jeśli chodzi o gamę modeli serii 8, to są modele 5 modeli od 280 koni do prezentowanego 410-konnej maszyny. Ciągniki serii 8 niezmiennie produkowane w Stanach Zjednoczonych w fabryce w Waterloo, które przez lata zasłynęły ze swojej niezawodności, nawet w najtrudniejszych warunkach. A teraz mam prośbę, jeśli pracujecie u siebie na gospodarstwach, bądź pracujecie na czynnikach serii 8, prośba wrzucenie zdjęcia w komentarze. Teraz zapraszam Was do środka. Na pierwszy rzut oka już możemy zaobserwować poszerzone stopnie, a także obniżoną klamkę. Znajdujemy się w środku czynnika serii 8R, zatem jeśli chodzi o sterowanie maszyny, mamy do regulacji kierownicę w dwóch płaszczyznach. Dodatkowo mamy fotel z możliwością ustawienia odcinka lędźwiowego. Poza tym mamy także funkcję wentylacji, a także funkcję masaży. Całość dopełnia nam przekładnia. Jeśli chodzi o czynniki serii 8, te czynniki możemy wyposażyć w trzy przekładnie. Pierwszą przekładnią to jest przekładnia Power Shift. Drugą przekładnią, również w pełni mechaniczną, jest przekładnia prezentowana, czyli przekładnia E23, a także do dyspozycji mamy przekładnię Auto Power, opcjonalnie z joystickiem Command Pro. Jeśli chodzi o sterowanie całą maszyną, mamy dobrze znany wyświetlacz Command Center, w tym wypadku czwartej generacji, z drugim dodatkowym monitorem. Wyświetlacze pozwolą nam ustawiać poszczególne parametry maszyny, a także kontrolować sekcje maszyn przyczepionych z tyłu. Dodatkowo pozwolą nam także prowadzić ciągnik równoległy. Dodatkowo w ciągniku prezentowanym mamy konfigurowalny joystick, który możemy wykorzystać do obsługi przedniego podnośnika, tylniego, dodatkowo także zaworów hydraulicznych. Całe wnętrze dopełnia nam nowość, 7-calowe radio dotykowe, komplet dodatkowych sowków, a także powiększona lodówka. Prace w ciągniku podczas słonecznych dni umilą nam dodatkowe roletki z przodu, z tyłu, a także boczna oraz w pełni klimatyzowana kabina. Pracujemy z coraz szerszymi maszynami, także myślę, że szczególnie ważny jest transport po drogach publicznych. W prezentowanym ciągniku mamy do dyspozycji sterowane lusterka elektryczne, które myślę, że znacznie ułatwią nam transport. Mówiliśmy o konfigurowalnym joysticku, zatem w krótki sposób pokażę, jak zaprogramować chociażby przedni podnośnik. Wchodzimy w ikonkę od joysticka, wybierzmy sobie daną sekwencję i przypiszmy przedni podnośnik i zapis załaduj. Jeśli natomiast chodzi o sterowanie przekładnią E23, mamy do wyboru trzy zakresy. Przejdźmy sobie. Mamy do dyspozycji przekładnię zmienioną ręcznie półbiegi. Do dyspozycji mamy także przekładnię w pełni automatyczną, gdy ciągnik będzie sam za nas zmieniał biegi, a także tryb niestandardowy, czyli dostosowany już bezpośrednio pod klienta. Nowością jest także zintegrowany odbiornik Starfire 6000, bezpłatnie z sygnałem SF1, opcjonalnie sygnałem SF3 z dokładnością do 3 cm. Zajrzyjmy sobie teraz pod maskę. Ciągnik wyposażony w 6-cylindrowy silnik o pojemności 9 litrów, spełniający normę emisji spalin Stage 5. Ponadto ciekawą rzeczą jest nowa tabliczka, mówiąca nam o interwałach serwisowych, tak żebyśmy każdorazowo nie musieli sięgać w instrukcji obsługi. Mamy wprost rozpisane, jakie funkcje musimy po każdej pracy wykonać. Ponadto mamy prosty dostęp do chłodnic. Krokiem dalej, turbina o zmiennej geometrii VGT. Ponadto bardzo duża pompa hydrauliczna o wydatku 318 litrów, a także filtr cząsteczek stałych całkowicie bezobsługowy.
Cionik wyposażony jest w opony marki Michelin w rozmiarze 650, 65, 34 na przodzie, a także opony 960, 42 z tyłu z dodatkowym obciążeniem wynoszącym ponad 1200 kg na koło. Ciągniki serii 8 w standardzie wyposażone są w 3-punktowy układ zawieszania kategorii 4. Ponadto w tym przypadku mamy zastosowaną cięgno hydrauliczne, 5 par gniazd hydraulicznych STV, gniazdo Isobas, gniazdo prądowe, gniazdo do hamulcy ABS. Ponadto hamulce pneumatyczne, dodatkowe gniazdo LS, a także komplet zaczepów, między innymi zaczep automatyczny, dolna belka parowa, a także zaczep kulowy FI80. Całe sterowanie może odbywać się z pozycji błotnika, między innymi sterowanie podnośnikiem, sterowanie parą hydrauliki, a także włącznik wałka WOM. Dopełnieniem stylizacji ciągników z fabryki z Waterloo jest dostosowane oświetlenie robocze LED na masce, a także w koło kabiny oświetlenie 360 stopni. Prezentowany ciągnik wyposażony jest w przedni podnośnik premium z dodatkową parą hydrauliki oraz sterowaniem podnośnikiem z podłoża. Przejdźmy kawałek dalej. Maszyna wyposażona jest w niezależną amortyzowaną oś ILS na wielowahaczu. Ciągniki klasyfikują się w programie gwarancji spalania, gdzie z góry zakładamy docelowe spalanie ciągników marki John Deere. W przypadku różnicy klient otrzymuje bon do wykorzystania u nas w firmie. Nie zapominajmy również o ważnej gałęzi marki John Deere, a mianowicie rolnictwo precyzyjne. Ciągniki serii 8 w standardzie wyposażone są w system monitorowania maszyny JD Link z 5-letnią subskrypcją, a także darmowym kontem dostępu do centrum My Operation. Co zrobić, żeby taka maszyna znalazła się na Twoim gospodarstwie? Pomożemy Ci w załatwieniu formalności związanych z finansowaniem maszyny. Zapraszam także do kontaktu poprzez nasz Facebook, a także stronę www.agroeffect.pl. Dzięki Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam, dzięki, do zobaczenia.